Przyszła jesień, sezon na grzyby. Grzyby kojarzą nam się zazwyczaj z czymś w tej postaci, ale co wtedy, kiedy w naszych roślinach pojawia się taka forma grzyba? O tym dzisiaj, a na końcu rozstrzygnięcie konkursu Wygraj Proce. Dzień dobry! Choroby grzybowe mogą przybierać bardzo różne postacie i występować na praktycznie wszystkich roślinach, czy to w ogrodzie, czy w domu. Tutaj mam musa acuminatę, czyli tak zwaną musa tropicane, która coraz częściej trafia do domu i ona w domu jest, ale całe lato spędziła na tarasie. I tutaj ma oto o takie charakterystyczne, najbardziej typowe plamy grzybowe. To jest taka plama ciemna, taka papieżasta z żółtą obwódką i tutaj mamy gwarancję, że to jest choroba grzybowa. Ale może to wyglądać też inaczej, też musa acuminata, spójrzcie, plamy czarne, bez obwódek, jest ich cała masa, zaczyna się od kilku punkcików. To pojawiło się na tej roślinie w ciągu tygodnia, kiedy zrobiło się chłodno. Tutaj z kolei mamy dracenę, która też cały sezon spędziła tutaj i ona ma takie już inne plamki, spójrzcie. One są szare, one mają ciemną obwódkę i mimo, że one inaczej wyglądają, to też jest choroba grzybowa. Kolejny banan, odmiana mniej znana, musa itinera. Tutaj, słuchajcie, na brzegach, ciemne plamy na brzegach i tutaj zobaczcie tego liścia, jak on wygląda. Spapieżały taki, co się zadziało? Choroba grzybowa zaatakowała najmłodszy liść, który nie mógł się prawidłowo rozwinąć i rozwinął się w takiej formie. Po poprawieniu mu warunków bytowych nowy listek idzie już elegancki i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Tutaj kolejny przykład grzyba, spójrzcie tu, mam nadzieję, że to będzie dobrze widać, który pojawił się nie na liściu, a tutaj na pędach, tak? I to może się zdarzyć u bardzo wielu roślin. To jest akurat pielgrzan madagaskarski, czyli tak zwane drzewo podróżników. I ten musi natychmiast zostać leczony, bo jego młodszy braciszek niestety skończył w ten sposób. Tutaj już nie ma co ratować. To jest już całkiem zjedzone przez grzyb. I no niestety tutaj już nic nie pomoże. Grzyb może być naprawdę niebezpieczny. Okej, ale skąd te wszystkie grzyby, te paskudne plamy się biorą? Moi drodzy, najczęstszym problemem tego jest przelewanie, zwłaszcza wśród roślin domowych. Przelewamy je, chcemy, żeby miały dużo wody, żeby było im dobrze, a to niestety jest błąd. Bardzo często nadmiar wody skutkuje podgniwaniem korzeni. No i cóż, no, roślina nam się psuje od środka, a my zauważamy dopiero skutki na zewnątrz, kiedy jest już niestety późno i trzeba roślinę ratować. Tak więc nie przelewamy, naprawdę. Większość roślin lubi mniej niż więcej i przelewanie im szkodzi. Drugim czynnikiem, który bardzo sprzyja rozwojowi grzybów, jak widzicie, jest niska temperatura, tak? Jest naprawdę dzisiaj chłodno, jest 6 stopni i banany, które zostały w gruncie, zareagowały natychmiastowo grzybem. Dlaczego? Dlatego, że taka woda, która cały czas zalega na liściach, powoduje, że roślina nie ma jak odparować, czyli w glebie za dużo, a znamy zjawisko gutacji, kiedy roślina płacze, pozbywa się nadmiaru wody z gleby, a tutaj nie ma takiej możliwości, nie ma jak ta woda odparować, stoi na liściach, no i wygląda to tak, jak wygląda. Kolejnym powodem mogą być oczywiście uszkodzenia mechaniczne, tak? Tutaj mam, słuchajcie, najdziwniejsze uszkodzenie mechaniczne świata na tej dracenie. Ja ostatnio miałam remont dachu i z tego dachu spadł gwóźdź w taki oto sposób. No to jest nie do uwierzenia, że tak się zadziało, ale tak się zadziało. I tutaj, gdzie jest to uszkodzenie mechaniczne, momentalnie wchodzi grzyb. Przy tych warunkach to jest gwarantowane. Tutaj widać to też dobrze, uszkodzony liść, prawda, bananowca przez brugmansję. Po ogromnej wichorze tutaj była, to się wszystko poprzewracało i tych uszkodzeń jest masa i grzyb ma tutaj super raj do rozwoju. Kiedy roślina jest już porażona tym grzybem, musimy zacząć reagować. Dobrze jest usuwać porażone liście, jeżeli jest to możliwe. Nie zawsze jest to możliwe, bo gdybym ja teraz obcięła wszystkie liście temu bananowi, nie byłoby to dla niego dobre, a już zwłaszcza temu, który będzie przebywał w domu. Usunięte liście, moi drodzy, na kompost nie lądują, lądują do biośmieci albo na ognisko, ponieważ patogeny będą się przenosiły w tym kompoście dalej pod inne rośliny i tego absolutnie trzeba unikać. No i jak możemy dalej reagować na grzyba? Moi drodzy, oczywiście odpowiedź odpowiednie warunki, to jest najważniejsze, co trzeba zapewnić roślinie i oczywiście o nią dbać, żeby ona była silna, bo silna roślina też lepiej radzi sobie z chorobami, w sensie nie łapie tych chorób tak często, jak roślina osłabiona. Ale najlepszym rozwiązaniem, moi drodzy, jest oprysk. Są oczywiście metody naturalne, są czosnki, opryski z sody, woda utleniona, naturalne preparaty, tak, które zawierają grzyby, dobre grzyby, które zwalczają te złe grzyby. Jest też wyciąg z grejpfruta, ale ja Wam powiem szczerze, nie stosowałam tego. Przy takiej ilości roślin ja sięgam po prostu po środki grzybobójcze o szerokim spektrum działania. Jest tego naprawdę dużo na rynku, nie będę Wam polecała żadnego konkretnego. Ja teraz na przykład będę pryskać miedzianem, żadnym konkretnym miedzianem, po prostu miedzianem. To się u mnie fajnie sprawdziło.
było na palmie, ale kiedy to będę pryskać? Kiedy to wszystko, moi drodzy, wyschnie? Bo teraz, kiedy to jest mokre, to nie ma żadnego sensu. Tak samo nie obcinamy tych porażonych liści, kiedy wszystko jest mokre i dalej pada z nieba, bo tworzymy otwartą ranę, przez którą dalej będą wnikały kolejne grzyby. Tak więc oprysk, kiedy jest sucho, najlepiej wieczorem, wszystkie opryski, nieważne czy herbicydem, czy fungicydem, czy jakimkolwiek cydem, robimy wtedy, kiedy już nie latają pszczoły, czyli pod wieczór i wtedy, kiedy jest sucho. Tak więc mam nadzieję, że grzyby Waszych roślin nie będą dopadać, a jeśli dopadną, to sobie z tym poradzicie. A teraz powiem Wam, kto wygrał w konkursie Wygraj Proce. Bardzo się cieszę, że tak wielu z Was wzięło udział w konkursie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, ja również. Tak więc nie przedłużając, laureatami konkursu zostają Rafał Postlep, Unlocked 99, Kryndus oraz Aniela Bujak. Ja wiem, że laureatów miało być trzech, no ale zrobiło się czterech. Mam nadzieję, że będziecie się cieszyć z procy, żeby da Wam ona dużo radości. W odpowiedzi na Wasz komentarz napiszą komentarz z maila wygrajproce@interia.pl, na który będziecie musieli wysłać mi adres, żebym ja Wam mogła wysłać procę. Tak więc gratuluję wszystkim serdecznie i cóż, zapraszam Was, żebyście pochwalili się, co zrobiliście ze swoimi procami na grupę Egzotycznie i tam oczywiście zapraszam wszystkich, którym nie udało się tym razem, ale na pewno jeszcze jakiś konkurs ciekawy będzie, więc cóż, widzimy się w następnym tygodniu. Trzymajcie się, pa!